Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło powitać wszystkich, którzy przybyli dzisiaj do Międzynarodowego Centrum Kultury na to, jak się okazuje, kameralne bardzo otwarcie europejskiej wystawy, bo myślę, że Europa potrafi być również kameralna. Wystawa Parlament Europejski od środka jest pomysłem Instytutu Goethego, który wspólnie z Instytutem realizujemy. Dlatego chciałem szczególnie gorąco powitać dzisiaj wśród nas pana doktora Rolanda Gola, naszego sąsiada, partnera i dyrektora Goethe Instytut zu Krakau. Jeżeli można skorzystać, witam bardzo gorąco jeszcze raz wszystkich. Ten projekt i ta wystawa ma podwójne znaczenie. Z jednej strony celem, jak rozumiem, ideą tego projektu, tego konkursu zorganizowanego przez Instytut Goethego jest pokazanie Europejskiego Parlamentu, tego jedynego organu władzy wyłanianego w wyborach bezpośrednich przez miliony Europejczyków z 27 krajów, nieoficjalnie próba przełamania, można powiedzieć, tego stereotypu parlamentu, który nie wykracza poza salę obrad w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. I cieszę się, że ta idea została dostrzeżona. Ona została dostrzeżona przez pana przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka, który skierował do nas list, w którym pisze między innymi, cytuję, że z przyjemnością przyjmuje patronat nad naszą wystawą, gdyż ukazuje ona w humorystyczny sposób codzienne życie i pracę w wielokulturowym środowisku Parlamentu Europejskiego, nadając tej instytucji bardziej ludzkie oblicze. Chcę podkreślić, że ta wystawa nie jest też przypadkiem, bo zwraca się ku fotografii jako medium artystycznym. Centrum od kilku lat, można powiedzieć, również zwraca się ku fotografii jako sztuce. I myślę, że ten rodzaj fotografii, fotografii dokumentacyjnej, jak dzisiaj podpowiadała mi to pani doktor Monika Rydykier, komisarz naszej wystawy, ma też ogromny walor artystyczny i chciałbym, żebyśmy tego waloru żadną miarą nie zanieśli. Zunächst möchte ich sagen, wenn es in Krakau einen Preis für europäisches Engagement gäbe, dann müsste den auf jeden Fall Professor Burkler und das ICC bekommen für die vielen europäischen Veranstaltungen, die hier durchgeführt werden. Allerdings powiem, że gdyby w Krakowie przyznawano nagrodę europejską za zasługi w dziedzinie działalności dla Europy, to powinien ją z pewnością otrzymać pan profesor Burka oraz Międzynarodowe Centrum Kultury. So freut es mich natürlich ganz besonders, dass das ICC auch diese Ausstellung europäische Innenansichten zeigt, auch wenn mich das nicht überrascht, dass es hier in diesem Haus stattfindet.
Dlatego szczególnie cieszę się właśnie z tego powodu, że Międzynarodowe Centrum Kultury przyjęło naszą wystawę do swoich pomieszczeń, mimo że właściwie wcale mnie to nie zaskakuje. Das Thema dieser Ausstellung, die verschiedenen Standplätze des Europäischen Parlaments, ist sicher nicht ein europäisches Thema, das sehr im Fokus der Öffentlichkeit ist. Właściwie pokazywanie sieci Parlamentu Europejskiego, są ich trzy, na pewno nie stoi w centrum wszystkich sprawozdań prasowych dotyczących Europy. Vorrang haben in der Tagespresse auch sehr wichtige andere Themen. Im Augenblick werden ja die Kommissare des neuen Parlaments gewählt und da gibt es natürlich viel Diskussionsstoff, wer Polen im Europäischen Parlament vertritt. Zupełnie inne Wydarzenia stoją zawsze w Centrum Sprawozdań Prasowych oraz innych mediów. Na przykład teraz chodzi o wybory komisarzy europejskich, no i oczywiście szczególne zainteresowanie dotyczy tego, kto z Polski został. Chciałem tylko raz jeszcze powtórzyć, że wystawa została przygotowana przez Instytut Goethego, że odbywa się pod patronatem pana przewodniczącego Jerzego Buzka, że projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tyle z naszej strony. Chcę tylko powiedzieć, że wystawy będą towarzyszyły tradycyjne wykłady i spotkania. Już w grudniu ten cykl rozpocznie pan profesor Zdzisław Bar, dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykłady mają oczywiście charakter otwarty. Mam nadzieję, że w styczniu jednym z naszych gości będzie pani europoseł Dorota Hübner, do niedawna nasz polski komisarz. Tyle tytułem części oficjalnej. Zapraszamy do części artystycznej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Państwa obecność, za Państwa świadectwo. Dziękuję bardzo. Jak to się dzieje, to już...